Nie da się ich rozstrzelać, bo w tej chwili kary śmierci nie ma i pewno przezornie znieśli karę śmierci, żeby w razie czego nie stanąć przed plutonem egzekucyjnym. Ale to należałoby zrobić z tymi, co wprowadzili 500+. Awantura w rosyjskich mediach. A Hitler nie był komunistą, ale nabywał płakich jewryjów. Zamieszanie w brytyjskiej śniadaniówce. Do you personally believe that women are less intelligent than men? Yes, of course. Why are you not interested that they are shorter than men, but they are less intelligent? I cała masa skandali w polskich telewizjach, dzięki którym stał się nie tylko gwiazdą internetu, ale również zyskał spory grom sympatyków. Pana rozumiem, pana kolega Adolf Hitler denerwuje. Jaki mój kolega? Socjalista! Według narracji mainstreamowych portali czy serwisów plotkarskich powinienem dzisiejszego gościa przedstawić jako skandalistę, naczelnego szowinistę, miłośnika Adolfa, czy przedstawiciela politycznego folkloru. A jaki jest prawdziwy obrazek naszego najbardziej kontrowersyjnego polika w polskim Sejmie i jaki ma stosunek do takiej narracji mediów? No cóż, zapytajmy go. Jak będzie niedobre, to proszę mi... A cukier? Tutaj są... A ile łyżek? Na pewno? To znaczy dałam dwie saszetki. O, nie. Ja lubię słodkie, a mnie przekręca po dwóch. Pan prezes przynajmniej jeszcze trzy? Nie, no jeszcze trzy wystarczy. Jeszcze trzy i łyżeczka do mieszania. Jeszcze trzy? Jeszcze trzy rzeczy i łyżeczka do mieszania. Czasami lepiej po prostu panu prezesowi dać cukier. To znaczy nie byłam pewna, czy... Nie byłam pewna, czy tutaj jest teraz, a mamy strasznie daleko. Dziękuję. Strasznie daleko. A cukier jest w okolicy, no tu obok jest cukier. No. Dobrze. Niech pani oddaje ten cukier. Co jest po cukrze, proszę bardzo. Czy może jeszcze, bo nie. Za darmo jest. jeszcze mogę dać. Wcale mi nie powiedział, że jeszcze mogę dać. Wziąć, później sobie odkręcić. Tak. Czy dziennikarz powinien być bezstronny? Czy tak jak to dzisiaj widzimy, są dziennikarze prawicowi i dziennikarze lewicowi? Nie znam dziennikarzy, bardzo niewielu z prawicowych, Sienkiewicz na przykład, prawda? No, ale cała reszta są lewicowi, to zdecydowanie, tylko jedni są lewicowi. To jest taka różnica jak między Gomułką a Chruszczowem, między innymi, mniej więcej. Czy może powinno być tak? Na tym problem polega, że dziennikarz powinien być obiektywny, nawet jeżeli jest lewicowym, to powinien zachowywać bezstronność. Czyli trzeba umieć założyć inny kapelusz, jak się mówi w Anglii, prawda? Od kiedy pan jest teraz w polskim Sejmie, za każdym razem praktycznie pan się musi tłumaczyć, ponieważ wybierają pana słowa z kontekstu i prowadzą na ten temat całą rozmowę. Wie pan, ja nie oglądam telewizji, ani radia, nie słucham, także trudno mi się wypowiadać na ten temat, natomiast tam było za komuny, gdzie mi teksty orzucała nie tyle cenzura, co redakcje, które czuły, że to nie jest nasz człowiek, prawda? On nie jest nasz, on mówi innym językiem. I to samo jest i teraz. Prawica ma wartości dokładnie odwrotne niż lewica. W związku z czym to, co mówię, jest niezrozumiałe dla dziennikarzy samych. Dziennikarzowi do głowy nie może przyjść, że słowo demokracja może tak zwane jako coś ujemnego. Jeżeli ja mówię z przerażeniem, to jest fatalne, to już pachnie jak demokracja. On nie może zrozumieć, że demokracja może dla kogoś czymś złym. Oni uważają, że demokracja jest oczywiście czymś świetnym. To jest tak z góry założenie. On nie umie być bezstronny, ponieważ on ma to wbite w głowę. Jakby pan znał się tylko z tych wywiadów, które pan udziela, które są zmanipulowane pod to, żeby pana w jakiś sposób zdyskredytować, co by pan o sobie myślał? Bo jestem człowiekiem myślącym, to ja się domyślam, o co mi chodziło. Natomiast to jest obcięte przez ludzi, którzy manipulują. Zresztą przyjmę uwagę takim przykładem, gdzie nie było manipulacji. To ja zrobiłem świadomie, zrobiłem taki numer. Mianowicie po tej słynnych wypowiedziach jego ekscelencji Putina, który tam trochę bredził na tematy polskie, napisałem artykuł, Putin ma rację. O co chodziło? Chodziło o to, że Putin oświadczył, że nie wolno porównywać Związku Sowieckiego do III Rzeszy. Rzeczywiście nie wolno, bo dla Rosjanina Związek Sowiecki uczy być raczej gorszym niż III Rzesza. Więc w tym sensie ma rację, że nie wolno. No, oczywiście cała Polska zrozumiała, że ja popieram Putina, prawda, w tym momencie. Polska jest ostatnim krajem, które powinno potępiać za to pana Putina, ponieważ myśmy zrobili dokładnie to samo w 1920 roku, popierając nielegalnie powstania śląskie. Tak samo się kłamało, że to nie popieramy, tak samo się podsyłało oficerów, pieniądze, broń, się podsyłało tym powstaniem śląskim. Dzisiaj przecież Polacy też powiedzą, że to było słuszne. Nie?
No i tak samo są to Rosjanie. Putin posyła im słusznie. To są Rosjanie przecież, nie? Więc nazywanie go imperialistą, że on coś tam przyuczył, nie zajął nawet Osetii Południowej. To jest takie, to jest pół powiatu otwockiego mniej więcej. Tego nie zajął. Także wyzywanie go od imperialistów jest bez sensu. Natomiast jak on się wreszcie odwilął w Polsce, bo myśmy przez 30 lat ujadali na Rosję. Oni traktowali nas jak pieska imperializmu amerykańskiego, tam machali tylko na nas ręką. Natomiast no, w tej chwili się odwinął. Jak Polska powinna postąpić względem Putina przy obecnej sytuacji? Czy odpuścić? Ruszyć ramionami. Po prostu ruszyć ramionami i powiedzieć, a tym razem pan prezydent bredzi i tyle. To zresztą ja zrobiłem, prawda? Parokrotnie. Po czym pan Morawiecki oświadczył, że myśmy w ogóle sobie milczeli. No ja na przykład nie milczałem, prawda? On mówi, no tak, no, ale przecież pan go kiedyś poparł. Ja mówię, on pewno czytał tylko tytuł mojego artykułu. Zastanawiam się, czemu proces wytoczyć w tej sprawie, bo bez żadnych podstaw powiedział, że nasze milczenie jest poparciem tam. To, jakie media mają kapitał, czy mają kapitał polski, czy zagraniczny, wpływa na ich... Nie widzę wielkiej różnicy. Nie widzę wielkiej różnicy. A czy w momencie, kiedy... Kapitał właściwie austriacki z Passauer Presse przejął Dziennik Polski w Krakowie, to straciłem tam felieton na przykład, więc być może ma to jakiś z tym związek. Czy myśli pan, że takich dziennikarzy, którzy są ewidentnie stronniczy, powinno się w ogóle nazywać dziennikarzami z definicji? Czy dziennikarz? Dziennikarz to jest człowiek, który w zasadzie redaguje newsy w dzienniku, prawda? To jest dziennikarz. Mamy do czynienia z publicystami, którzy mają własne poglądy, oraz mamy do czynienia z propagandistami, z ludźmi, którzy robią wywiady, uprawiają pewną propagandę. Trzeba powiedzieć jasno, czy ten, który robi wywiad, to on robi po to, żeby czegoś dowiedzieć, czy robi to po to, żeby swoją tezę przeprowadzić i rozmówcę tutaj. No mi jest ciężko zbić z pantałyku, bo ja już nie takie rzeczy widziałem. Za komuny na przykład 11 razy mi się zdarzyło, że w wyniku działań cenzury w artykule pojawiło mi się słowo nie, albo zniknęło słowo nie. Jak pan się domyśla, powodowało to znakomitą zmianę sensu artykułu. Także... Czy uważa pan, że jeszcze teraz są jakieś sposoby na to, żeby odróżniać prawdę od fikcji, prawdę od narracji? Jak to pytał Piłat z Pontu, co to jest prawda? Otóż ja jestem nauczony wyłapywać prawdę. U nas mieliśmy bardzo skąpe informacje za komuny i myśmy z bardzo skąpych informacji, na przykład z tego, w jakiej kolejności stoją dygnitarze na defiladzie na Placu Czerwonym, wyciągało się daleko idące i poprawne wnioski. Przykładowo, jeżeli za Stalina teoria względności, podobnie jak za Hitlera, była potępiana, no to wtedy na przykład na Ukrainie wyszedł podręcznik teorii względności następujący. Najpierw obszerny wstęp. Tłumaczący, że teoria względności jest ohydnym wynalazkiem kapitalistycznym. Potem szło 200 stron wykładu teorii względności, a na końcu długie zakończenie. Jak wszyscy widzieli, jest to ohydny wynalazek. To się wydawało teorię względności i studenci mieli podręcznik. Więc wie pan, teraz się tym ludziom zarzuca, którzy nam napisali ten wstęp i zakończenie, że to wredni komuniści. Nie, no tak wtedy trzeba było robić. Jest jakaś cenzura, to zawsze ludzie próbowali obchodzić na różne sposoby. Ma pan generalnie bardzo duże doświadczenie w udzielaniu zmanipulowanych wywiadów, można to tak nazwać. Czy jakiś szczególny panu zapadł w pamięć? Wiele razy byłem wściekły po jakichś wywiadach, ale też się tego nie pamiętam, bo nie jestem pamiętliwy. Ja myślę bardziej o przyszłości niż o przyszłości. Przeczytałem kiedyś taki poradnik, jak manipulować fotografią. I w tym poradniku było napisane, że trzeba zdjęcie rozmówcy umieścić na samym skraju obrazu. I mam sobie wyobrazić, że 2 tygodnie potem był jakiś reportaż o mnie w Rzeszowie i był tak zdumiony, że był taki pasek szary, mniej więcej szary na całą stronę. Na samej prawej stronie była moja główka, ale potem następny. Książkowo. Ale potem następny był też ze mną wywiad. Pasek szedł przez całą środę strony, przez prawie cały. U dołu była moja głowa, cała reszta była na szarym pasku. Też czytali ten sam podręcznik. Obraz jest bardzo ważny. Ludzie pamiętają bardziej obraz niż treść. Ja jestem wyszkolony, żeby nie zwracać uwagi na obraz. Ja patrzę tylko i wyłącznie na treść. Czy ktoś powie, że bohaterscy powstańcy zdobyli, czy też banda uzbrojonych bandytów napadła, to ja biorę tak samo. Panowie klasy taki zdobyli fortu i tu, a to, czy jak sami nazwani, to mnie nie interesuje zupełnie, patrzę na treść. Dawniej był to cenzor, ale proszę zrozumieć jedną rzecz. Z czasów komuny, takiej prawdziwej komuny,
zdarzało się, że ludzie odmawiali zgody na to, co mówił Stalin. No, szli do łagrów. Czasami nawet na śmierć. No, rzadko za takie coś, ale szli do łagrów. Natomiast dzisiaj, jak kogoś taki dziennikarz napadnie, to wszyscy czym prędzej się składają samokrytykę, przepraszają się, kajają. Jest zdumiało na przykład, jak profesor Summers, zresztą wybitny ekonomista, na pytanie, dlaczego tak mało kobiet jest wśród naukowców, świadczył, że kobiety się po prostu nie nadają do pracy naukowej. To jest absolutną prawdą. No i poszedł do niego wielki wrzask i natychmiast przepraszać tego, i tak go wrzucili z funkcji rektora. ale musiał przepraszać. Dlaczego przepraszać? Za co przepraszać? Właśnie oni wygrywają na to, że my się poddajemy. Ja się nie poddaję. Mnie nie załamie. Ja potrafię stanąć sam. No, przykładowo, prawda, jak wszyscy wstali przy tym idiotycznym, tam co, o czym to było, nie pamiętam, o Putinie, prawda, o panu Putinie, to wszyscy wstali, żeby potępiać, a ja w zbiorowych chucpach nie biorę udziału. I tak samo, jak była taka sama chucpa o potępieniu za Oświęcim, ja po prostu wszedłem z sali, bo już nie chciałem się po raz drugi, ale wtedy też bym wszedł z sali, tylko już nie miałem czasu, bo to zrobiono z zaskoczenia, żeby nie brać udziału w zbiorowym seansie nienawiści. Uważam, że większość nie ma racji, więc jak prawie nigdy większość nie ma racji. Są przypadki, gdzie ma, ale rzadko. A jednak większość tam rządzi. Tak naprawdę w twojej demokracji rządzą dobrze zorganizowane mniejszości. Proszę zauważyć, że na przykład kolejarzy jest w Polsce tam 106 tysięcy, jeżdżących kolejami jest 10 milionów. Mimo to o tym, co się dzieje na kolejach, decydują związkowcy kolejarzy, a nie pasażerowie. Mimo że jest ich znacznie więcej. To, że media są stronnicze, to jest decyzja tych mediów, redaktorów naczelnych, tych właścicieli, czy nasza jako odbiorców, że my po prostu lubimy skrajności? Żyjemy w demokracji. I media muszą się kierować poglądami większości, bo jeżeli powiedzą coś, co się nie podoba większości, to ludzie mogą się przełączyć na inny kanał. W związku z tym media nie ryzykują mówienia rzeczy niepoprawnych politycznie. Ludzie słyszą tylko rzeczy poprawne politycznie i mają wrażenie, że wszyscy wierzą w te poprawne politycznie. To jest takie zamknięte koło tutaj jest. Niezależnie zupełnie od woli dziennikarzy, właścicieli i tak dalej. Jest to, co Filipa nazywa tyrania status quo. Z tego ciężko jest wyjść. Nie pan da nam media na 2 tygodnie i po 2 tygodniach wszyscy będą wiedzieli, że homoseksualizm jest zboczeniem, prawda, bez najmniejszych uwag. Jako dzieci wszyscy się boją tak powiedzieć, bo wszyscy mówią, że jest inaczej. Ja no się zdumiewam, jak mniejszość, przecież nie tam homosiów w Polsce jest tam 0,5%, ale tych półgejów to jest w Polsce, ja wiem, 2000 czy 3000 tych, którzy jawnie to mówią. Jak ta mniejszość potrafiła opanować rynek mediów, przecież normalnie by ich czepkami nakryto, prawda? A oni jednak panują na tej zasadzie, że jak ktoś może pisnąć, to cały ten 1000 się na niego rzuca i wszyscy mają wrażenie, że nie jest jeden. To nie tyczy sprawy tylko homosiów, tylko czy czegoś innego. Przykładowo, miałem taką audycję, dyskusja ze mną, gdzie pan Lisy zrobił taki ten sąd nade mną. Chodziło o sprawę inwalidów. No i tam posadził jednego tam chłopaka bez nogi, prawda, jakaś pani Kolin Piotrowska. No i sam pan Lis się na mnie pastwił, jeszcze tam ktoś tam. Jestem okropnym człowiekiem, który usiłuje tam wymordować tych inwalidów czy coś takiego. Tymczasem, jak pan potem by zajrzał sobie na komentarze, a były tam tysiące komentarzy, to na Onecie i Wirtualnej Polsce, które były mniej więcej takie jeszcze w miarę przyzwoite, to 3/4 ludzi mnie popierało. To były tysiące ludzi. A na Interii, która mnie nienawidzi, jeszcze też prawie połowa mnie popierała. Mimo że wszyscy tak już zjedli jadem na mnie. Prawda? Więc mimo wszystko to nie jest tak. Identyczna sytuacja jest właśnie w tym wywiadzie na Onecie, który pan udzielił pani Michalik. Gdzie... Tak, na wyzywano ją. No bo, tak. Trzeba wydać, że ona zachowała się wyjątkowo głupio. To ma milion wyświetleń. A wszyscy praktycznie stoją po pana stronie. Po mojej stronie, tak. Nie, to jest, to ona zupełnie jest głupia. To była bardzo rozsądna dziennikarka. Tylko zdaje się, Bosz ją rzucił, nabrała wstępu do rodzaju męskiego, skumała się z Biedroniem, nie wiem, co jej tam Biedroń ją tam namówił na coś tam, nie wiem. Szkoda dziewczyny, bo po niej rozsądna, ale przynajmniej była. Połączymy hipotezę, że męskie plemniki wpływają na kobietę, z którą mężczyzna sypia. No bo inaczej
aż tylu by ich nie produkowano, duży nadmiar tego jest. A po drugie, bardzo ciekawa, że wpływ mężczyzn na kobiety zmalał, odkąd zaczęto używać prezerwatyw. To popiera tę hipotezę. To mi było trochę przykro, bo powinien był, prawda, święcić, powinien być bohaterem. Polak, który pierwszy coś takiego, prawda, powiedział, tak ryzykowną hipotezę. Nie, nic, absolutnie. A zdarzyło się w ogóle tak, że po jakimś czasie, jak się okazało, że pan miał rację, przyznali panu tą rację? Nie. Ja przypominam na przykład, jak partia, która się nazywała Partią Liberałów, czyli Kongres Liberalno-Demokratyczny, pierwszą ustawą, jaką wniósł KLD w Sejmie, było, uwaga, ustawa o przymusie zapinania pasów samochodowych, jak na liberałów, to nieźle. No i ja wtedy zabrałem głos w Sejmie i powiedziałem, że jeżeli wprowadzimy tę ustawę, to liczba wypadków śmiertelnych wzrośnie, a nie zmaleje. Wybuch potężny ryk śmiechu, po roku liczba wypadków śmiertelnych wzrosła. Ale oczywiście nikt mi nie przyznał racji, tak? Tak samo jak powiedziałem, że jak wprowadzimy, też wtedy powiedziałem w Sejmie, w tym samym okresie, że jak wprowadzimy przymus nauki w szkołach religii, to Kościół straci młodzież. No i rzeczywiście straci młodzież, nikt mi nie przyznał racji. Także wie pan, ludzie nie rozumieją, że społeczeństwo jest homeostatem, jak każde zwierzę na przykład, jak każdy organizm żywy, jak się wytrąci go w jedną stronę, to on stara się wrócić do swoje miejsce, bo jest optymalny. I dlatego działania rządu są z reguły skutki odwrotne od zamierzonych. I mało kto sobie to przyjmie do wiadomości. Jak to? Przecież chcieliśmy jak najlepiej, prawda? Wydaliśmy taką ustawę, no powiedzmy sobie, w stanie wojennym. Wydano przepis, który był kolejki, bo wszystko... nie można było nic dostać, że kobiety ciężarne muszą być puszczane poza kolejką. Jaki był efekt? Dawniej, jak kobieta była w 9 miesiącu ciąży, to ją pilnowano w domu, ale teraz ją wyrzucano do kolejki, prawda? Wyrzucano do kolejki. Natychmiast szła i drugi raz za sąsiada czekała i tak dalej. Kobiety ciężarne zostały eksploatowane do niemożliwości. A na widok kobiety ciężarnej kolejka syczała z wściekłości, zamiast jak przed tym życzliwie witać. Takie były skutki, a to było zrobione w najlepszej wierze. No tak, chyba zawsze jest jakiś przymus prowadzony. No tak, jak się prowadza, tak. Przymusowo dobry dla kogoś, takie są skutki. Z ostatnich takich manipulacji medialnych, które najbardziej uderzyły w was, w Konfederację, to słynny wygrany pozew sądowy przez was z TVP, jak nie pokazywali was w sondażach. Jak ta sytuacja w ogóle dalej się potoczyła? Pozwaliśmy, no i teraz się toczy, bo już nie jest w trybie wyborczym. Toczyło się 2 lata, jak znam życie. Całą kupę teraz mamy pozwów. Pan premier teraz dzisiaj... Pan Śpiewak, czy wczoraj pan Śpiewak powiedział, że Konfederacja jest partią czysto antysemicką. Więc tam jakieś ślady ewentualnie antysemityzmu można by tam wykryć, ale czysto antysemicką to jest delikatnie mu przesada. Dodatkowo jeszcze wymienił pana Busaka i mnie. Otóż ja słowo daję, że nie jestem żadnym antysemitą, że nawet do głowy nie przyszła. To, że nie lubię Żydów komuny, to nie dlatego, że nie lubię Żydów, tylko nie lubię żadnej komuny. Żydów komuny uważam za najniebezpieczniejszy odłam komuny, bo są z reguły zdolni intelektualiści. No i to jest niebezpieczny odłam komuny. Jak łatwo zostać polsem antysemitą. No. Moja siostra, kuzynka powiedzmy sobie, przeżywana siostra, wyjechała do Brazylii, gdzie wyszła za mąż, za Żyda zresztą. I w 1968 roku ją wezwano do Polski, żeby wróciła, bo tam paszport jej się skończył. Ona powiedziała, że nie wróci do Polski. Wiedziała, że jak wróci, to już nie wyjedzie. I co odebrano jej polskie obywatelstwo. No i żyła sobie w tej Brazylii przez 20 lat. Szczęśliwie jako żona obywatela brazylijskiego, na takim statusie, bo nie dostała obywatelstwa brazylijskiego. No i mąż jej umarł i wróciła do Polski. No i chciała, żeby jej przywrócić obywatelstwo polskie. No i ja wtedy byłem w Sejmie, idę do kancelarii prezydenta, czekała tam pół roku na zwrot. No i tam jest ta pani, która zginęła w Smoleńsku, żona mojego kolegi z SD. I ona mi mówi tak, żeby ona była Żydówką, to by dostała to od ręki, ale jak była tylko żoną Żyda, to jeszcze musi poczekać. No czy po prostu taki człowiek nie może zostać antysemitą? No może. Jeśli chodzi o tę sprawę sondaży, pozwoliliście TVP za to, że jak wyglądała forma przeprosin chyba, tak? No to był drugi proces, bo oni złamali prawa, a potem se kpiny zrobili z wyroku sądowego. Czy właśnie takie kpiny to nie jest podważanie autorytetu sądu przez rządową telewizję? To znaczy, pół roku temu bym panu powiedział, że tak, natomiast teraz autorytet sądu został tak podważony przez PiS, że już nie wiem, czy jeszcze można go bardziej podważyć. W tej chwili
To jest jedna z największych zbrodni, którą zrobiło PiS. Jedna z największych, nie największa, ale jedna z największych. Otóż sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej. I ten, kto podważa autorytet sędziów, podważa instytucje państwa. Ludzie przestają wierzyć kogokolwiek, żeby użyć mojego ulubionego chłopca do bicia, czyli Hitlera, on jednak mimo wszystko nie podważał autorytetu sędziów. No, nawet taki wredny socjalista jak Hitler nie podważał autorytetu sędziów. Oni są gorsi niż Hitler, niestety. Gorsi. I ja to to się mówi, że ja chwalę Hitlera. No, chwalę Hitlera, nie chwalę, tylko mówię, że obecnie są jeszcze gorsi od niego. Hitlerowcy wyzyskiwali nas mniej okrutnie niż obecnie. Ale jeszcze jedna rzecz. Hitler używał tych pieniędzy na walkę z Sowietami, z lewicową Francją, z lewicową Hiszpanią. Natomiast ten rząd, te pieniądze używa na demoralizację mojego narodu. Bo to daje za darmo pieniądze. Te 500 plus demoralizuje ludzi. Przestają pracować, liczą na ZUS. To jest demoralizacja. To jest zbrodnia. Ja oświadczam, że tych, co na 500 plus, to trzeba by postawić przed sąd i rozstrzelać po prostu za demoralizację całego narodu. To jest ludobójstwo praktycznie. No, nie da się ich rozstrzelać, bo w tej chwili kary śmierci nie ma i pewno przezornie znieśli karę śmierci, żeby w razie czego nie stanąć przed plutonem egzekucyjnym. Ale to należałoby zrobić z tymi, co wprowadzili 500 plus. Konfederacja zlikwidowała 500 plus. A ja nie mówię za Konfederację, ja mówię za swoją partię. Wracając właśnie może do tego Hitlera, o którym pan wspomniał. Pan dobrze wie, że to zawsze jest wykorzystywane przeciwko panu. Ja nie rozumiem. Jeżeli ktoś mówi, nie pytam kto, że Korwin Mikke jest jak Hitler, to jemu wolno, a mnie nie? Nie bardzo rozumiem. Dlaczego jak lewica porównuje kogoś do Hitlera, to jest to w porządku, a jak prawica porównuje kogoś do Hitlera, to nie jest w porządku. Ja mogę pokazać 10 przykładów na przykład. I to chyba zrobię. Proszę zapamiętać. Ja to zrobię. Adolf Hitler był za przymusową edukacją dzieci. Pan Załuszny Śpiewak jest też za. Jestem przeciwko. Adolf Hitler był za związkami zawodowymi. Jestem przeciwko. Adolf Hitler był za tym, żeby państwo powinno pomagać zdolnej młodzieży w studiach. Pan jest też za. Jestem przeciwko. Prawda? I tak dalej. Mogę wymienić 20 takich punktów, których dzisiejsza lewica jest zgodna z dawnym lewicowcem Hitlerem, bo przecież to był socjalista, tylko narodowy, ale socjalista. Prawda? A jestem zawsze przeciw. Zawsze nazwanie, że jestem zwolennikiem Hitlera. Nie jestem zwolennikiem Hitlera, absolutnie. Tylko, że uważam go za wolnego socjalistę. A czy to jest Hitler, czy Obama, czy Kaczyński. Ale przypięto do pana taką łatkę, między innymi szowinisty jeszcze. Czy pan... Szowinisty? Tak. W jakim sensie szowinisty? Że pan najchętniej zamknąłby kobiety w kuchni, żeby w ogóle nie chodzić do pracy. A to mizogina. No to jest to nieprawda. Ja tylko twierdzę, że gdyby nie zorganizowana presja moralna na kobiety, która nawiasem mówiąc trwa od I wojny światowej, kiedy to postanowiono kobiety wyrzucić z domów, żeby mężczyźni, którzy poszli na front, żeby czymś zastąpić w fabrykach. I w tym momencie wykorzystano te feministki, bardzo są nieliczne w Ameryce, wykorzystano je do namówienia kobiety, żeby poszły do pracy. Okazało się, że to jest wygodne dla fabrykantów, bo jest tania siła robocza, więc to już tak zostało. Jest to oczywiście wbrew interesowi kobiet, to jest oczywiste zupełnie. I rzeczywiście uważam, że w normalnych warunkach, bez tego napisu, większość kobiet by wybrała pozostanie w domu. Natomiast jeżeli któraś po pierwsze ma zdolności takie mało domowe, że tak powiem, albo no po prostu nie chce pracować w domu, no to nie chce pracować gdzie indziej. Ja jestem liberałem i do głowy mi nie przychodzi, żeby komukolwiek zabrać pracować, gdzie chce. Natomiast powtarzam, jestem przeciwko zmuszaniu kobiet, no również fizycznie. Bardzo tylko zauważył, że bardzo ciekawą rzecz. Pensja kobiety po odjęciu podatku jest mniej więcej równa podatkowi, jaki zapłacił jej mąż. Kobiety idą do pracy dlatego, że przez wysokie podatki ograbiono jej męża z pieniędzy i muszą jej zarabiać. Finansowujemy żłobki, prawda, więc coś tam. To jest też dofinansowanie z kieszeni podatnika, również mężczyzny, tej pracy kobiet, prawda? Ona jest znacznie kosztowna. Praca kobiet jest nieopłacalna na ogół. Nieopłacalna, gdyby one musiały same płacić za te żłobki, same płacić za komunikację miejską, to by się nagle okazało, że jej się nie opłaca pracować. Wtedy nie trzeba było do tego dopłacać, jej mąż by płacił niższe podatki, zarabia, tylko tego nie widać. Na przykład, mamy żony, obydwaj, i prowadzimy małą firmę, ja wiem, biuro turystyczne.
No i pracujemy, razem z żonami pracujemy, prawda, tam zatrudniamy czasami sprzątaczkę do pomocy w domu, prawda, latamy, stają się w restauracjach, te dzieci biegają tam, do któregoś dnia występuje kryzys gospodarczy. Spada nam dwukrotnie ilość klientów. Ja mówię swojej żonie, wiesz co, kochanie, to ty wróć do chałupy, zaoszczędzimy na gosposi, prawda, zaoszczędzimy na twojej bieganie po dzieciach, ty będziesz zrobić w domu, to będzie taniej w restauracji, zaoszczędzimy na tym, prawda, znacznie. I ta rodzina przejdzie ten kryzys. I pana rodzina tak samo. A teraz mam zobaczyć inną sytuację. Obaj mamy żony, tylko pana żona pracuje u mnie, a moja u pana. To obydwie będą chciały koniecznie pracować, bo one przynoszą do domu jakże potrzebne pieniądze. A przecież to jest ta sama sytuacja, to jest nonsens. No i w takiej właśnie sytuacji jesteśmy. Że przez te wysokie podatki kobiety są zmuszane do pracy, mimo że być może by nie chciały, gdyby ich mężowie zarabiali odpowiednią ilość pieniędzy. No nie trzeba przywrócić tę normalność, ale jeżeli chce pracować, a nie chce, pracuje nawet na trzech etatach, nawet na czterech. Na dwóch w pracy, jeszcze jako zaopatrzeniowiec, potem jeszcze. Ale pan mówi, byłem w Arabii Saudyjskiej. Tam byłem w domu takiego pana, który ma trzy żony. W domu w najlepszych paryskich kreacjach, te burki są tylko na ulicy. No i one wszystkie mówią tak. Najwyższa pora, żeby nasi mężczyźni wyzwolili kobiety europejskie z tego ucisku ekonomicznego, bo u nas, ta kobieta, która w nocy jest mężem, bo on musi po kolei z każdą, nie ma tak samo, prawda? I ta kobieta zajmuje się domem i dziećmi, a pozostałe dwie to do manicure, do krawcowej, na zakupy, prawda, do przyjaciółki, bo już nie ma prawa sprawdzić, gdzie one idą. Absolutnie, my stracimy twarz. A w tej Europie to ta kobieta musi o 6 rano lecieć po bułeczki do sklepu, robić śniadanie mężowi i dzieciom, prawda, potem wysyła tam dzieci do szkoły, męża do pracy, sama leci do roboty, zasuwa 8 godzin, dzwoni do potem leci obiad szybko robi, prawda, potem pomaga dzieciom odrabiać lekcje, że w nocy mąż czegoś od niej chce, no koszmar. Trzeba Europejki wyzwolić z tego ucisku, jakim żyją Europejki. I coś w tym jest. Czy myśli pan, że Europejkom by się podobał taki system życia jak w Arabii Saudyjskiej? To jest kwestia przyzwyczajenia. Kobiety są konserwatystkami. I one tak jak było, tak chcą, żeby było dalej. To jest naturalne. To mężczyźni są postępowcami, mężczyźni robią na nowe tory, prawda? A kobiety starają się zachowywać tak, jak było status quo. Także to jest bardzo ważny czynnik ten stabilizujący ludzkość. No a mężczyźni to ci, którzy prążą do przodu. I dlatego rządzić państwem muszą mężczyźni, a nie kobiety. Zresztą to widać dokładnie. Dokładnie popatrzy na drużynę siatkarek, koszykarek, piłkarzek ręcznych, nożnych, szczypionistek, brydżystek, szachistek. Wszędzie trenerem i kapitanem jest mężczyzna. Kobiety chcą, żeby rządził nim mężczyzna. Zresztą one wybierają szefa, nie? Bo one chcą wygrać. Samo w państwie, jeżeli państwo ma wygrać, kobiety chcą, żeby rządzili mężczyźni. Czy pan zauważył na przykład, dwa razy moimi konkurentkami były kobiety w wyborach prezydenckich. Pani Ogórek. Pani Ogórek, a przedtem pani Henryka Bochniarzowa. Były jedynymi kobietami z tymi w tych wyborach. Za każdym razem miałem lepsze wyniki od nich, mimo że miałem bardzo małe wyniki, lepsze od nich. Gdyby chociaż 1/10 kobiet zagłosowała na nie, to by mnie przegoniło. Otóż nie. Kobiety głosują na mężczyzn, nie na kobiety. To złudzenie, że kobiety chcą, żeby kobiety nimi rządziły. Jak pan spyta kobiety, czy chce, żeby jej szefem był mężczyzna, czy kobieta, no powiem zawsze mężczyzna. Także to jest jakiś nonsens, że kobiety mają rządzić. Kobiety mają słuchać mężczyzn, no i tyle. Próbowali państwo na pewno wyciągać konsekwencje od tych mediów, które manipulują przekazem. Czy kiedykolwiek to się udało? Kiedy z panem Urbanem wygrałem proces, to przeprosiny były takie, że wolałbym, żeby mnie nie przepraszał, w takiej formie przeprosił. To was przeprosiło. Też przeprosiło też. Problem polega na tym, że z sądami jest różnie. To nie jest tak strasznie, jak pokazuje to PiS. Ale istnieje jakaś część tych sędziów politycznie obsadzonych, się ich obsadza. No dam panu przykład. Też z panem Urbanem miałem proces i byłem pewien, że proces mam wygrany. No ale okazuje się, że przegrałem w pierwszej instancji. To było w trybie wyborczym. Złożyłem natychmiast apelację. No i zgodnie z kodeksem wyborczym sąd apelacyjny musi wydać wyrok w ciągu 48 godzin. Tymczasem sąd odłożył wydanie wyroku o jakieś 5-6 dni, aż wrócił z urlopu właściwy sędzia i sprawę przegrałem. No więc sprawę oczywistą zupełnie.
moim zdaniem, pełni oczywistą. Także są niestety sędziowie należący do układów. To jest oczywista prawda. Oni stanowią mniejszość, znaczną mniejszość. Mniejsze sądy. Najlepszy dowód trzeba było czekać kilka tygodni temu, bo gdyby tak było dużo, to prezes sądu wziął sobie pierwszego lepszego, musiał czekać, prawda, wrócić z urlopu. Więc... Było legalne w ogóle? Pan mówi, że to, nie, to było nielegalne oczywiście. Było to prawo, no co mogę zrobić? Zaskarżył pan też? No co mam, sąd do sądu zaskarżył? Nie można nic z tym nie można nic zrobić. No. Co mogę zaskarżyć? Wyrok apelacyjny nie jest... Znaczy... To, że jest dotknięty wadą terminową, to nie jest powód, że on jest nieważny, no, niestety. Czy nie miał pan planu może, żeby ocieplać jakoś swój wizerunek? Żeby... Nie rozumiem, mam bardzo ciepły wizerunek. Żeby złodzieje przestali nas okradać. To co, to nie jest wizerunek ciepłego, miłego, sympatycznego faceta? Nie, na pewno. No, właśnie. Zawsze taki jestem. Morderców wieszać na przykład. To jest bardzo miły i sympatyczny dla każdego człowieka. Prawda? Widok, jak mordercy dętają na szubienicę. Także uważam, że to jest bardzo, bardzo miły i ciepły wizerunek. Dobrze, dziękuję panu bardzo serdecznie za to, że pan przyszedł. Naszym gościem był Janusz Korwin-Mikke. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, jak wam wywiad się podobał. Jeśli podobał wam się ten materiał, to koniecznie sprawdźcie jeden z tych wywiadów, które właśnie tutaj wam wyświetlam. A do nowych widzów oczywiście zapraszam was do subskrybowania tego kanału, żebyście byli zawsze na bieżąco i wpadajcie tutaj codziennie o godzinie 18 po najświeższe newsy. Dzięki bardzo serdeczne wszystkim patronom i uczestnikom naszej grupy facebookowej, bo tu właśnie wy budujecie z nami tą fajną społeczność. Do zobaczenia jutro. Cześć!